Cześć! Dzisiaj prezentujemy terrarium dla ptasznika nadrzewnego Pecillateria subfusca. Zaczynamy od korkowego tła, w którym umieściliśmy sondę termometru, tak aby ukryć przewód za tłem. Teraz wsypujemy keramzyt i przykrywamy go plastikową siatką. Następnie wsypujemy pierwszą warstwę podłoża i umieszczamy w nim korkowe tuby w jak najbardziej naturalny sposób. Wykorzystamy dwa gatunki roślin. Kot oczywiście nie jest wymagany. Paproć sadzimy w całości, natomiast Parthenocissus dzielimy na kilka sadzonek. Polecam tę roślinę, gdyż jest bardzo wytrzymała. Rośliny sadzimy w podłożu przy użyciu pensety oraz wykładamy dno mchem w kilku miejscach, tak aby całość wyglądała naturalnie. Na koniec wkładamy miseczkę na wodę, zraszamy i terrarium gotowe. Dzięki za obejrzenie filmu i do zobaczenia w sieci.